Dzień dobry. Witam Facebooki, z Instagramami yy, już jestem przywitana. <grydy> Teraz wasza kolej. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Monika pisze, że poszło, witaj. Szmaragdowa poszło, super. Dołączacie na Instagramie. Dobry wieczór, Diana Sztuka. Dobry wieczór. Teraz jeszcze tylko czekam na pierwsze oczko na Facebooku. Hejka, dziewczyny, Kaśiulkowo pisze. Hejka, hejka. Czekam jeszcze tylko na Facebooku na jakieś komentarze. mnie widać, że mnie słychać. Jolly, Jolly, jo, Joyle, joylery. A, Joolery stories! <laughs> hejka, hejka, hejka. Poszło też na Facebooku, poleciały serduszka. Grażyna pisze dobry wieczór, dobry wieczór, dobra, jesteśmy. Alicja, cześć, cześć, jestem minutę przed czasem. Ale mam nadzieję, że i tak Wam Facebook rozesłał e, powiadomienia, że zaczynamy, e, zanim się rozkręcę, gorąca prośba do Instagramów o print screen, żebyście zrobili print screena naszej transmisji i wrzucili sobie w relacje z naszym oznaczeniem handmade brand support i żebyście zaprosili swoich znajomych rękodzielników do tej transmisji live żeby przyszli żeby się rozgaszczali żeby mogli zadać swoje pytanie serce do sznurka hej 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 haferl and butel bu pozdrawiam z Bawarii my dear biżuteria hej hej Super. I Instagram, cześć, widać i słychać pisze Asia. Kasia, ożyjesz, tak, dzisiaj już zatoki dużo lepsze. Gotowa na słuchanie pisze Asia. Anna, przepraszam, Larysa, hello, hello, Alicja, cześć. Fajnie, fajnie, że jesteście. Bry, pisze Górawska Agnieszka. Super, słuchajcie, cześć sznurki. Dzień dobry, dzień dobry. Eee, przywitam się z Wami szybciutko, żeby nie przedłużać. Eee, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was witam wszystkich, szczególnie nowe osoby, a wiem, że ogląda nas dzisiaj dużo nowych osób. Eee, bardzo szybciutko powiem Wam, o co chodzi w tych live'ach. Te live y to są nasze cykliczne, cośrodowe spotkania. Eee, Wchodzę tutaj na żywo na Facebooku i na Instagramie. O, widzę, Instagramie ruszyły z oznaczeniami. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Co środa o 19.30 i te spotkania polegają na tym, że Wy zadajecie pytania Pisząc je w komentarzu, ja je czytam i na nie odpowiadam. Oczywiście, pytania dotyczące sprzedaży rękodzieła, budowania marki handmade, promocji, promocji rękodzieła, czyli wszystkiego tego, co nam towarzyszy wtedy, gdy chcemy zarabiać na rzeczach, które tworzymy. Po to są te spotkania, żebyście mogli zadać nurtujące Was pytania. Odpowiadam najlepiej, jak potrafię. Odpowiadając z własnego doświadczenia, ci z Was, którzy są z nami od dawna, wiedzą, że od ponad 12 lat jestem rękodzielniczką. Po drugiej stronie kamerki czuwa nad nami moja siostra Karolina Mackiewicz, która jest również rękodzielniczką. Wspólnie budujemy nasze marki ślubne Pillow Design i Perfect Day, które dzisiaj są takimi wiodącymi tekstylnymi markami ekskluzywnej biżuterii ślubnej. Mamy swój butik stacjonarny w Lublinie, w którym sprzedajemy nasze rękodzieło. Zapraszamy oczywiście, jak będziecie w Lublinie, a Biznes bez cukru jest naszym kolejnym siostrzanym projektem, w którym od kilku lat dzielimy się zdobytą wiedzą, taką wiecie praktyczną i dopasowaną do potrzeb rynku rękodzielniczego, bo jest to bardzo, bardzo specyficzna branża i wymaga takiej uważności, takiego wzięcia pod, udział, pod, pod uwagę wszystkich aspektów. Prowadzenia biznesu, właśnie handmade. Lulu Bebe właśnie udostępniła nas na Instagramie. Wielkie, wielkie serce. Dziękuję, dziękuję. Kiedy będzie Masterclass szkolenie i czy to będzie jednodniowe, czy dwu? Szmaragdowa Polana, pytasz o szkolenie dołączone do e-booka. Jak się domyślam, no domyślam, to będzie jednodniowe szkolenie ale zaraz jeszcze, na, jeszcze za chwileczkę jeszcze za chwileczkę Wam powiem, tylko tyle, że zaproszenia do grupy szkoleniowej polecą po zamknięciu sprzedaży e-booka, bo wszyscy, musimy wiedzieć kto, komu je rozesłać, a będziemy wiedzieć dopiero jak, jak ci, co mają kupić e-booka ze szkoleniem to go kupią, jutro jest ostatni dzień, kiedy można kupić tego e-booka ze szkoleniem, więc jutro będziemy zliczać, robić sobie taką listę do kogo wysłać zaproszenie do grupy, w której właśnie będzie to szkolenie. I skoro Szmaragdowa Polana wywołała ten temat, to ja Wam wszystkim przypomnę, że jeszcze tylko dziś i jutro można kupić naszego najnowszego e-booka Biznesowa Baba Jaga z dołączonym do niego darmowym szkoleniem, w którym będę uczyła Was, jak tworzyć marketing oparty o emocje. A jest to taki marketing, który dotyka od razu takich najczulszych punktów naszych klientów idealnych. Doskonale nadaje się na to, żeby pracować nim, na, szczególnie na górze lejka sprzedażowego, czyli tam, gdzie my mamy dosłownie kilka sekund na złapanie uwagi naszych odbiorców. Tam, gdzie nasze odbiorcy jeszcze nas nie znają, jeszcze nie wiedzą, kim jesteśmy i bardzo często wpadają po prostu na nas. I jeżeli my nie dotkniemy ich w ciągu tych dosłownie ułamków, sekund, to jest, jest duże prawdopodobieństwo tego, że oni sobie przeskrolują ten feed i ominą nas. Natomiast jeżeli. Jeżeli e, uda nam się obrazem, dźwiękiem, tekstem, e, wideo e, od razu dotknąć tych najczulszych punktów, tych najgorętszych emocji naszego klienta idealnego, mamy dużo większe szanse, że z zimnego klienta, czyli z takiego, który nas nie zna i dopiero ma z nami pierwszy kontakt, on wejdzie w nasz lejek i będzie chciał jakby pogłębiać swoją znajomość z naszą marką, będzie wchodził do naszego świata. To szkolenie jest dołączone do e-booka Biznesowa Baba Yoga tylko w premierze. Nigdy nie będzie dostępne w sprzedaży regularnej. Ono będzie po prostu ekskluzywnie dla tych z Was, którzy kupią tego e-booka w premierze. A premiera trwa do jutra. Do jutra do północy można jeszcze kupić tego e-booka właśnie z tym. Szkoleniem. I to było takie organizacyjne, organizacyjna informacja, którą chciałam powiedzieć na samym początku, dzięki za wywołanie tematu, a tak w ogóle to kto z Was już przeczytał tego e-booka i kto może powiedzieć, jeje, yeah, yeah, super e-book, zastanawiacie się co w nim jest, jest w nim o analizie klienta idealnego, czyli o absolutnej podstawie budowania biznesu. Jest ćwiczenie, które pomoże Wam lepiej go zidentyfikować, które nastawi Was na dobre progi, na dobre tory. Na dobry kierunek myślenia o tym, kim ten klient idealny może być. Uprzedzam pytania, które się pojawiały, czy informacje o kliencie idealnym w tym e-booku to są powtórzone informacje z e-booka o kliencie idealnym? Nie, to są zupełnie nowe informacje, to nie są również informacje powtórzone z kursu. To są zupełnie nowe, świeże informacje, które pomogą Wam wykonać tę analizę. Drugie, druga rzecz, której się dowiecie z tego e-booka, to jest to, jak działać nie po omacku. Jak. O Ania pisze, że już przeczytałam i jest mega super. A Joanna, że zakupiła dzisiaj i jeszcze muszę nadrobić drugi dzień warsztatów, to się spieszyć, bo warsztaty, no właśnie! Okej, okay. a Grażyna pisze, że od razu wchłonęłam i nie poczułam nawet, że ma tyle stron, bo w ogóle jeszcze wam nie powiedziałam, że na naszej grupie grupa Biznes bez cukru, wsparcie, bez słodzenia jeszcze do jutra są dostępne nagrania z dwudniowego warsztatu o strategii marki, więc kto go jeszcze nie obejrzał, to jeszcze dziś i jutro może to zrobić i jutro e, nagrania znikają. Tak jak obiecywałyśmy, one są, były przez dwa tygodnie dostępne dla Was. Tylko wtedy, kiedy jest taka aktywna premiera naszego e-booka. E-book oczywiście po premierze nie zniknie, on na stałe zostaje w naszej ofercie, natomiast nie będzie tego dodatkowego szkolenia i nie będzie tych dwóch szkoleń, które są na grupie, więc wbijajcie do grupy, koniecznie odpowiedzcie na te trzy pytania, które są na wejściu do grupy, ponieważ my nie wpuszczamy osób, które nie odpowiedzą, których nie możemy zweryfikować jako rękodzielników, dlatego że im większa jest grupa, a dziś jest tam już ponad 12, prawie 12,5 tysiąca rękodzielników. Im większa jest ta grupa, tym częściej łapiemy się na tym, że próbują tam się dostać osoby, które nie są rękodzielnikami, ale które chcą. Y Oferować swoje usługi z różnych dziedzin, z pozycjonowania, z reklam, z, z, po prostu z miliona innych dziedzin, z rzeczy niepowiązanych z rękodziełem. i to nie jest tak, że te osoby nie są mile widziane na grupie. Ta grupa po prostu tematycznie nie jest po to, żeby tam był taki targ ogłoszeń, że temu zrobię logo, a temu zrobię stronę, a temu zrobię coś tam, a tego zakołczuję, a temu yy, to jeszcze nie wiem co, ponaprawiam czakry. Yy, to jest wszystko ok, to są rzeczy nam potrzebne do życia. Wszystko my to rozumiemy, tylko że w internetach jest milion innych grup i milion innych miejsc dedykowanych właśnie takim tematom, a grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez jest dedykowana wyłącznie rękodzielnikom, którzy chcą budować swoje marki, którzy są zorientowani na to, żeby zacząć skutecznie sprzedawać swoje rękodzieło. Dlatego te trzy pytania na wejściu na grupę są bardzo, bardzo ważne, i to nie jest tak, że my chcemy inwigilować. Co wy robicie i czym się zajmujecie, albo, albo że nie wiem, nie wpuszczamy konkurencji, ponieważ osób, które tworzą biżuterię ślubną, na grupie jest mnóstwo. My po prostu musimy wiedzieć, że dołączają rękodzielnicy, więc jeżeli nie jesteście jeszcze na grupie, a jesteście rękodzielnikami, wbijajcie czym prędzej, bo jeszcze dziś i jutro możecie sobie nadrobić dwudniowy warsztat, który jest naprawdę świetny. Jest napakowany taką mięsistą, dobrą wiedzą. Nie cedziłyśmy. Nasze darmowe materiały. To nie są materiały na półgwistka, to są materiały, z których realnie Wy skorzystacie. Dlatego grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez chodzenia, Instagramy, linka do grupy Mają w Bio. Jak sobie klikniecie Bio, rozwinie Wam się taka linkownia, i tam jeden z tych linków to jest nasza grupa. Dwudniowy warsztat jeszcze do jutra do północy dostępny. Larysa pisze szkolenie o strategii. Super, spieszcie się. Ja już trzy razy przerobiłam i Cza demi. Magdalena pisze, że najlepsza grupa ever. Super. Dobra, powiedziałam o e-booku, że do jutro ze szkoleniem. Powiedziałam o tym, że jeszcze dziś i jutro warsztaty dostępne można sobie obejrzeć i nadrobić. Chyba wszystkie organizacyjne rzeczy powiedziałam. Czekam teraz na Wasze pytania i widziałam, że już jedno, jedno się na Instagramie pojawiło. Szmaragdowa Polana napisała, ja zaczynam czytać nagrania po dwa razy obejrzane. Super. Dobre są, nie? Dobry był ten warsztat. Ja jestem z niego bardzo zadowolona i też zadowolona jestem z waszej aktywności pod tym warsztatem, bo naprawdę widać było, że on dobrze wszedł. My, trzy i Montessori wydrukowane, ale jeszcze nie przytanę. Jutro, jak maluchy do szkoły będą się, będą się zbierały, to do tego usiądzie. Super. O oh jest, sklep dziewiarski pyta, czy w firmie, która dopiero powstaje, jest sens płatnych reklam na Facebooku i w innych miejscach, i czy jest sposób na ocenienie, jaką mniej więcej kwotę warto przeznaczyć na reklamę na początku działalności? Yy. Tak. Puszczanie reklam na samym początku budowania swojego profilu ma sens i jak najbardziej jest to dobra strategia, jeśli jest budżet na takie działanie, pod jednym warunkiem, że wiecie, do kogo chcecie kierować swoje reklamy, bo to jest podstawa. Jakby dobrze zidentyfikowany klient idealny to jest taka wiedza, która daje Wam fundament do każdego działania w każdej dziedzinie. Jeżeli znacie swojego klienta, wiecie, kim on jest, wiecie, na co jest wrażliwy, na co jest wyczulony, będziecie wiedzieć, jak stworzyć tę reklamę, co ona ma przedstawiać, jakie kluczowe i najważniejsze dla tego klienta informacje powinny się w niej znaleźć. Jaka kreacja, czyli jakie zdjęcie, czy wideo, czy napis przykuje jego uwagę szybko, na tyle szybko, że zaciekawi się tą reklamą i ona będzie skuteczna. Nie ma sensu puszczanie płatnych reklam, jeżeli jeszcze nie macie tego klienta dobrze określonego, jeżeli jeszcze do końca nie wiecie, kim on jest. Oczywiście na początku można sobie nawet puścić taką reklamę po to, żeby sobie przetestować, bo macie na przykład kilka pomysłów na tego klienta idealnego i nie wiecie, i nie wiecie, który z nich to jest ten właściwy, a może po trosze z każdych tych cech, które tam Wam się zrobią, to wtedy można sobie puścić na przykład trzy reklamy po 20, po 30 zł i zobaczyć, która Wam będzie szła najlepiej. Budowanie swojego profilu w oparciu o płatne reklamy to jest dobry pomysł. Jeżeli jest budżet, macie wiedzę, jeśli chodzi o ustawianie grup docelowych i dopasowywanie celu do tego, do, do, do w tej reklamie do tego, co wy chcecie osiągnąć, to jak najbardziej ma to sens i wcale nie muszą być to duże kwoty. My bardzo często promujemy, promujemy posty na Facebooku czy na Instagramie drobnymi kwotami. Naprawdę, po, włączamy promocję na przykład na kilka dni za 50 zł. Ważne jest to, żeby y, umieć dobrze określić tą grupę docelową, i ważne jest to, żeby nie puszczać krótszych reklam niż powiedzmy 5 dni. Dlatego, że reklamy na Facebooku przechodzą przez taką fazę uczenia się. Y, przez pierwsze 2-3 dni taka reklama po prostu. Będzie patrzyła, jakie są reakcje. Ten algorytm będzie patrzył i analizował reakcje ludzi na Wasze reklamy. I średnio taki algorytm potrzebuje kilkudziesięciu zdarzeń, zdaje się, że około pięćdziesięciu, a zdarzenie to jest odsłonięcie reklamy, kliknięcie w coś, rozwinięcie tekstu. Potrzebuje po prostu kilkudziesięciu reakcji ludzi, żeby móc się nauczyć danej grupy docelowej, więc. Nie ma sensu puszczać krótkich, yy, krótkich reklam, takich wiecie, na dzień czy dwa, bo nie dajemy wtedy Facebookowi szansy nauczyć się tej grupy, nauczyć się tego, ten algorytm nie będzie miał szansy nauczyć się te, tego, ko, komu warto jest wyświetlać te reklamy, a komu nie warto jest ich wyświetlać, więc to jest bardzo ważne. Nie sam, sam budżet nie jest aż tak istotny. Nawet powiedziałabym, że na takie testowanie to lepiej sobie dawać mniejsze budżety, żeby one się nie przepalały, a potem jak już Wam załapie ta reklama i już Wy sobie, jaki rodzaj reklamy działa lepiej, który przyciąga wartościowszego klienta, no to wtedy można sobie dopalać Większymi kwotami i cały czas do tej samej grupy, czyli ten algorytm jeszcze lepiej się uczy tego Facebooka, i dzięki temu te reklamy są jeszcze wydajniejsze, jeszcze lepiej nam działają w tym, w tym wszystkim. Także tak, na to pytanie w ten sposób bym odpowiedziała. Książeczki sensoryczne. Hej, jestem tu pierwszy raz i już mi się podoba. Wbijaj w takim razie na grupę. Nadrabiaj nasze, nasz dwudniowy warsztat, bo jest, bo jest co? Bo jest super. Hej, Cześć, i czołem kluski z <grywa> Karola podała link do e-booka. W Instagramie link do e-booka mają w bio. Znowu żyt, rozwinie się lista, i tam jeden z tych linków jest. To jest nasz e-book. Przewijam leżę, chora od trzech dni i miło zobaczyć Twoje Izabel, Izabela, mam nadzieję, że to nie ja Ciebie zaraziłam. Naprawdę, bo ja właśnie ozdrowiałam po kilku dniach. Trzymaj się tam cieplutko, wygrzewaj się, kakałko. Biedoluka. Słuchajcie, patrzę, czy są jakieś. Dawajcie jakieś pytania. Kto tam, co tam ma jakieś pytanie. Witam w poszukiwaniu straconego czasu. Ja znowu spóźniona. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Dawaj pytanie, jeśli masz jakieś. Słuchajcie, chyba, chyba nie ma żadnego pytania. To może, o bo taki eksperyment zrobiłam na grupie, na warsztacie, żebyście wpisywali na przykład skąd jesteście i się okazało, że w ogóle y, y, oglądacie nas y, Prawie z całego świata. Nawet nie wiedziałam. Kiedy szkolenie do e-booka, jutro zdrówka? Dużo zdrówka? Waze Jeans pyta. Najpierw musi się zakończyć sprzedaż e-booka, żeby każdy, kto kupi e-booka w premierze, mógł od nas dostać zaproszenie do grupy. Sprzedaż tego e-booka z bonusem kończy się jutro o północy i wtedy roześlemy wam zaproszenie do grupy i wtedy w grupie podamy termin szkolenia. W poszukiwaniu satanego czasu ja tu od niedawna chciałabym z czymś ruszyć i nie bardzo wiem jak i gdzie i z czym zacząć. Gdzie będzie mi bardzo trudno odpowiedzieć na twoje pytanie, bo nie wiem o co pytasz. Jak chcesz ruszyć, to super, tylko y, ja mogę ci nawet podpowiedzieć, jak masz jakieś konkretne pytanie. Tylko musisz je zadać tak, żebym ja miała szansę na nie odpowiedzieć, bo teraz nie wiem z czym ruszyć, gdzie ruszyć i nie, i nie wiesz co y, i gdzie i z czym zacząć. Ja ci pomogę. Tylko napisz mi konkretnie. Nie przepraszaj, no coś ty, nie przepraszaj, tylko konkretniej zadaj to pytanie, żebym ja mogła y, ci na nie odpowiedzieć. Także luz. Luzy w portach. Tutaj się nikt na nikogo nie obraża. To jest takie miejsce, że mamy wszyscy luzy w portach. Szmaragdowa polona. Dobra, ja mam pytanie. Nie wiem, jak je skonstruować, ale często dzwonią do mnie z ofertą z pozycjonowaniem w Google. Abonenty kosmiczne. Miesięcznie 600 tys. złotych. Co myślisz o takiej mm, formie promocji? <laughs> Więc ja nie chcę powiedzieć, że to nie działa, bo Google AdWords działają. Ale co chcę powiedzieć, to jest po prostu cała masa firm, które biorą całe góry pieniędzy, nie dostarczając tego, czego my byśmy oczekiwali. I jeżeli mam ci coś polecić, to po pierwsze, żebyś. Spróbowała zgłębić temat na początku sama, żebyś miała jako takie pojęcie o tym, jak to działa, z czym to się je, dlaczego tak, jak wygląda ten mechanizm, po to, żebyś później wyłapała, kto ci wciska kit, a kto jest rzetelną firmą, która faktycznie podejmie się tego zadania naprawdę uczciwie. Bo wiecie, jak to jest. Bardzo często my nie mamy. O czymś bladego pojęcia, o reklamach na Facebooku, o pozycjonowaniu w Google. I wtedy jest nam naprawdę bardzo trudno ocenić, czy osoba, która nam oferuje daną usługę, faktycznie coś na ten temat wie. Czy to jest po prostu milionowy telemarketer, ktoś, kto wczoraj stwierdził, że będzie robił takie biznesy. Bóg wie, skąd w ogóle ma nasz numer telefonu. I on po prostu wciska te abonamenty, z których potem trudno jest się wycofać, bo bardzo często one mają zaznaczony, że tak powiem, okres wypowiedzenia, który bardzo często to jest, wiecie, nie, że dzisiaj wypowiadać umowę i jutro ona no jest wypowiedziana, tylko czasami jest tak, że miesiąc czy dwa miesiące jest to wypowiedzenie, na które Wy jeszcze płacicie za tą usługę. Więc bardzo warto mieć jako takie pojęcie, żeby chociaż rzetelnie ocenić, czy ktoś, z kim rozmawiacie ma jakieś pojęcie. Do nas też dzwoni bardzo dużo osób, które nam proponują pozycjonowanie w Google, które nam proponują yy, ustawianie reklam na Facebooku. I słuchajcie, mi wystarczy dwa zdania z nimi, żeby pokazać, że oni o moim kliencie, o moim rynku i o mojej niszy nie wiedzą nic albo niewiele. <gry> Bardzo często ratują się tym, że a, że sklepy jubilerskie. Ja nie jestem sklepem jubilerskim, w ogóle yy, uważam, że sklep jubilerski to jest bardzo daleka konkurencja, w ogóle, no, w ogóle nawet nie blisko. Więc to jest druga sprawa, że jedna sprawa, żeby wyczuć, czy dana osoba jest kompetentna, żeby sprzedawać takie usługi, a dwa, czy taka osoba w ogóle ma jakiekolwiek pojęcie o Waszej niszy. Czy wie, do kogo celujecie, czy, yy, czy, czy będzie w stanie powiedzieć cokolwiek o rynku, do jakiego chcecie dotrzeć. Bo to jest cały klucz. Zobaczcie, ile rzeczy my nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie mamy tej analizy klienta idealnego zrobionej dobrze i szczegółowo. A yy, wyobraźcie teraz sobie, jak taka osoba, taka firma, która na przykład nie wiem, ma kilkaset różnych dziedzin. Myślicie, że oni robią taką analizę do każdej dziedziny, do, każdej, do każdego rynku? A guzik, oni sobie ustawiają pewne rzeczy, i wszystkie firmy, które mają cokolwiek wspólnego z biżuterią, idą jednym wzorem, wszystkie firmy, które mają cokolwiek wspólnego z dziećmi, czy to ubranka, papki do jedzenia, czy cokolwiek innego, drugim torem. W sensie klonują to, i to jest jakby powtarzalne, bo to jest niemożliwe, żeby oni wykonali taką szczegółową i drobiazgową analizę dla każdego klienta. Więc to jest druga sprawa. Wy musicie wiedzieć, żeby im powiedzieć, jeżeli się będziecie decydować na taką współpracę, to niestety wy jesteście najbardziej kompetentną osobą, żeby powiedzieć tak, takim marketerom czy takim pozycjonerom, na czym wam zależy. Po prostu. Yy. Są jeszcze takie wiązał jak Panorama Firm, ten z Panorama Firm jest 30 lat na rynku, sprawdzony, ja powiem Ci tak, z Panoramą Firm mam jak najgorsze doświadczenia, tylko moje, może to był wyjątek, słyszycie jak mój pies stęka, ja nie, współpracowałam kilka lat temu w ogóle w nie, w dziedzinie nie rękodzielniczej, tylko to było inne, inne, Inna dziedzina, kiedyś miałam epizod z prowadzeniem, z prowadzeniem klubu Malucha. I miałyśmy reklamę wykupioną tego klubu Malucha, ale to było, słuchajcie, to było nie wiem ile lat temu, <grywania> kilkanaście. To były czasy sprzed Pilot Design jeszcze. W każdym razie to było straszne. Także ja nie mogę powiedzieć więcej, bo, bo nie chcę się narazić, ale, ale niestety ja nie mam dobrych. Nie mam dobrych doświadczeń z Pomeramą film. Diana, sztuka, co zawrzeć w wiadomości, w wiadomości propozycji w współpracy ze sklepem stacjonarnym. Ty chcesz zaproponować sklepowi stacjonarnemu współpracę? Czy odpowiadasz na taką ofertę? Bo to jest klucz. Na którym z pierwszych QA mówiłaś o takich, taki, o jak, z jakich książek o marketingu korzystać? Czy możesz je podać jeszcze raz najlepiej w komentarzu? Dobra, mogę Wam nawet jutro wrzucić posta na Instagrama, takich moich, takie moje ulubione książki. Niektóre to są dinozaury, ale i tak do nich wracam, bo lubię, więc może umówmy się, że jutro Wam zrobię zrobię posta na Instagramie, dobra? Książkami. książkami. Hmm? Szmaragdowa polana dzięki, proszę, proszę bardzo. Ja chcę, no to super. To jutro. Na Instagrama taką karuzelkę wam zrobię z książkami. Ok. I Karola. O, ja wybiorę pięć książek i Karola wybierze pięć książek. Bo akurat na karuzeli wchodzi ich 10 takich slajdów, nie? No, także jesteśmy umówione na posta jutro. Szkolenie. Aha, to już było. Czekajcie, przewijam, bo tutaj coś mi się. Nie wiem, czy mi na Facebooku nie uciekło jakieś pytanie. Super, super. O, cieszycie się. O, jest. Tak, myślałam, że mi uciekło. Joanna Marek. Czy tworząc kolekcję, składającą się na przykład z pięciu produktów, zrobić po jednym z każdego i resztę według zamówień, czy robić na przykład po dziesięć. Intuicja podpowiada mi, że wystawiam produkt, a resztę robię według zamówień, bo co, jeśli zrobię dziesięć takich samych, a nie sprzedadzą się? Oczywiście, informując, że czas przygotowania trwa na przykład cztery dni. Tak, ja bym tym sposobem robiła, a zresztą tym sposobem robimy. Zawsze sobie robimy prototypy do nowych kolekcji. Prototypy zawsze idą na sesję zdjęciową, a najczęściej na kilka, na kilka sesji zdjęciowych i później te prototypy są takimi pokazowymi modelami i zazwyczaj ich nie sprzedajemy. One sobie wiszą u nas w witrynce w sklepie stacjonarnym i dziewczyny po prostu zamawiają takie same. Dzięki temu po pierwsze oszczędzamy sobie czasu i pracy w tej kwestii, że dzięki później temu, że zamawiają zamawiają jakby takie same, to my wiemy, który z nich jest bestsellerem, i, i nawet gdy dochodzi, bo czasami robimy sobie zapasik, dwie, trzy pary, bo wiemy, że się sprzedadzą, to robimy tylko te pary, które wiemy, że się na bank sprzedadzą. Cała kolekcja Lace Me zawsze jest jakiś zapas na butiku, bo to idzie jak świeże bułeczki. Yy, mamy kilka takich modeli. W tej kolekcji, nie cała kolekcja, ale kilka modeli w tej kolekcji Leismi, które zawsze pójdą, więc jak jest chwila wolnego, to sobie zrobimy zapasik. Teraz będziemy testować najnowszą kolekcję, zobaczymy, które będą. Chociaż my już, już wiemy, bo kilka, kilka sztuk już poszło przedpremierowo, zanim w ogóle jeszcze pokazałyśmy te produkty. Pokazałyśmy te produkty tak normalnie światów. W całej kolekcji już kilka sztuk się sprzedało, więc my już wiemy, które rokują dobrze i prawdopodobnie zrobimy sobie mały zapasik. Ale tak jak mówisz, bezpiecznie jest zrobić sobie prototypy, obfotografować, obmarketingować ob je odpowiednio i pozwolić ludziom zamawiać z terminem realizacji, żeby później wiedzieć, które warto robić na zapas. Czy przy działalności nierejestrowanej trzeba mieć BDO? To jest pytanie, na które ja nie odpowiem z zakresu prawa. E, e, intuicja mi podpowiada, że tak, bo działalność nierejestrowana polega na tym, że jesteśmy zwolnieni z płacenia części podatków, czy wszystkich podatków do przekroczenia progu, natomiast nie jesteśmy zwolnieni ze sprawozdawczości takiej u. Uproszczonej, bo po prostu musimy zapisywać, ile nas sprzedawaliśmy, żeby wiedzieć, kiedy przekroczymy ten próg. I intuicja mi podpowiada, że jednak podchodzimy pod inne przepisy, będąc, bo przecież nawet rozliczamy w picie tą nierejestrowaną działalność, więc to nie jest tak, że to jest taki twór totalnie, którego nie obejmują żadne przepisy. E, aczkolwiek e, nie przywiązuję się do tych słów, bo ja nie jestem prawnikiem i nawet, e, wiecie, nie, nie, nie powinnam, nie mając uprawnień, e, dawać Wam żadnych porad prawnych czy mm, księgowych, finansowych. Bo żeby dawać e, publicznie rady prawne czy z zakresu księgowości, trzeba mieć do tego uprawnienia, których ja nie mam. Nie jestem księgową ani prawnikiem. Tylko mogę ci powiedzieć, co mi podpowiada intuicja. Intuicja mi podpowiada, żeby to zgłębić. <laughs> ja bym to sprawdziła. Co to jest BDO? To jest taki obowiązek sprawozdawczy, z, ze, śmie ze śmieci. <laughs> Nie, to generalnie to jest taki rejestr firm, w, których, w którym co roku trzeba złożyć takie sprawozdanie, ile się wprowadziło opakowań na rynek lub il, i. Lub i się sprowadziło z zagranicy opakowań do Polski. To dotyczy w zasadzie 99% firm nie ma znaczenia, czy Wy używacie z recyklingu tych opakowań, bo przecież w coś te zrecyklingowane opakowanie też pakujecie albo w kopertę, albo w pudełeczko, albo owijacie folią bąblową, i to już jakby kwalifikuje się do tego, żeby to sprawozdanie zrobić. Od razu osoby, które panikują w tym momencie, powiem, że to nic strasznego, nie wiąże się z tym żadne takie, wiecie, to jest po prostu upierdliwe i wkurzające i też takie za pierwszym razem szczególnie pogmatwane, ale kto przebrnął choć raz przez ten proces tego sprawozdania, ten już za rok po prostu przykleja sobie ten, tą formatkę. Po prostu przy, można sobie, tylko zmieniamy sobie cyferki w tych tabelkach i wysyłamy im sprawozdanie. Jeżeli są firmy, które nie robiły, nie robiły tego sprawozdania przez ostatnie lata, już nie pamiętam, Adam pamiętasz, od którego roku jest obowiązek tego BDO? Dwa, dwa, trzy lata, osiemnastego za, może od 18 roku. To też, żebyście się nie popanikowali nie, i nie przestraszyli. Wcześniej, nie pamiętam od którego roku, ale kilka lat wstecz. Jeżeli nie robiliście tego w ubiegłym roku i dwa lata temu, na przykład, to po złożeniu pierwszego sprawozdania oni was jakby wezwą do złożenia zaległych sprawozdań. Tym też się nie stresujcie, bo to jest normalna procedura. sobie takie jakby wstecz, złożycie sobie te, złożycie sobie te sprawozdania. I nic się nie dzieje, tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość i jakby przebrnąć przez to. No to jest jedna z tych rzeczy, przez które trzeba po prostu przebrnąć, i szkoda czasu i energii na biadolenie i złoszczenie się na to, szkoda nerwów na banie się tego, bo to się nie ma czego bać. Uzbrajamy się w cierpliwość, możecie sobie do urzędu zadzwonić i zapytać, żeby nie pomyliła urząd w Urzędzie Miasta w dziale ochrony środowiska. Możecie zadzwonić, zazwyczaj Urzędzki. mają... Wojewódzki? Urząd, tak. tak, Urząd Wojewódzki. Dobra, koryguje mnie tutaj mążonek, że to jest Urząd Wojewódzki, dla Was właściwy. Oni najczęściej tam mają oddelegowanego pracownika, który pomaga te tabelki uzupełnić, więc nawet na taką pomoc możecie liczyć. Bardzo często też jest infolinia, i przez telefonik, Wam też pracownik pomoże wypełnić te tabelki. Jeżeli się pomylicie, coś źle wypełnicie i wyślecie, to też się nic nie dzieje. Oni wysyłają później o urząd marszałkowski, nawet ktoś mi podpowiada. Później oni wysyłają takie pismo, że coś tam trzeba skorygować, i bardzo często też dzwoni pani albo pan i mówi, co trzeba skorygować, co tam jest źle. I nawet ostatnio Karolina po prostu mówi, to niech tam pani zmieni i wpisze tak, jak powinno być. I, I tak wyglądała korekta tego sprawozdania, że w zasadzie sam pracownik nam to skorygował i to poszło. Naprawdę nie ma się czym stresować i nie ma co. Na początku była panika jak to tylko weszło, jak ten obowiązek nas zaczął dotyczyć, była taka panika, ludzie się tego bali, ale serio, to nie ma się czego bać. To, to po prostu trzeba do tego podejść spokojnie, jak do kolejnej rzeczy, którą trzeba, yy, którą trzeba zrobić. I, i no, no, to po prostu trzeba zrobić i już. Yy, Magdalena, a ja zapytam trochę z innej beczki, czy ktoś z Was wszedł do legalnej strefy biznesu? My nie weszłyśmy, dlatego, że my mamy księgową... Na którą zrzuciłyśmy cały obowiązek pilnowania, żeby wszystko było na legalu. Więc nie zajmujemy się tym samym rozliczeniami ani tymi wszystkimi prawnymi rzeczami. A, jak, a jeśli chodzi o jakieś regulaminy, i te wszystkie. Polityki, polityki prywatności, to też nigdy tego nie robimy same, tylko kupujemy w pakiecie i mamy to z głowy, to jest po prostu ta część pracy nad firmą, której my nie jesteśmy w stanie nerwowo dźwignąć samodzielnie, więc jakby oddelogowujemy to w tym zakresie, że po prostu kupujemy gotowe z sprawdzonego źródła i wdrażamy i nie poświęcamy temu ani sekundy dłużej, niż to jest absolutnie konieczne. Ani pół sekundy dłużej. O! Bo i tak nie zrobimy tego lepiej niż ktoś, kto się tym zajmuje, ale jeżeli ktoś na przykład sam sobie rozlicza i sam ogarnia te sprawy, to oczywiście uważam, że powinien się mieć cały czas rękę na pulsie i powinien, yy, powinien yy, no, orientować się, nie? Bo to jest taka duża odpowiedzialność też. Wisienkowe sznurki. Sklep internetowy na początku lepiej założyć od razu na Wordpressie, czy na platformie typu Shopper? Co polecasz? Polecam to, co Ci się uda zrobić szybciej i efektowniej. Efektywniej. Więc, jeśli nie masz pojęcia o Wordpressie, to możesz sobie... Polecałabym postawienie sobie na jakimś automacie tego sklepu. A w międzyczasie Możesz skorzystać na przykład z grupy Stronę sobie robię, którą prowadzi Edyta Woźniak. Wejdź do jej grupy, grupa Stronę sobie robię, i tam masz darmowy kurs, jak postawić sobie bloga i czy tam stronę na WordPressie. A jeśli chodzi o sklep na WordPressie, to Edyta też ma taki kurs, i on. Tylko to już jest kurs, płatny, i on się nazywa Sklep sobie robię. Ale wiele dziewczyn przeszło najpierw przez ten darmowy, przez ten darmowy bardzo, bardzo taki dobry kurs. W stronę sobie robię w tej grupie, właśnie na Facebooku, i, i dziewczyny sobie stawiały te sklepy. Także polecam Ci bardzo. Same dobre recenzje po tym. Po, ty, ty, te, te, te cukierki, które wzięły udział w tej grupie, w tym kursie darmowym, edyty o stworzeniu strony czy bloga na WordPressie, to słyszałyśmy wyłącznie pozytywne opinie, wszystkie zadowolone. Okazuje się, że nawet te dziewczyny, które nie miały żadnego pojęcia o tym, jak to zrobić, podobały z edytą, bo to jest wideokurs, ona tam wszystko pokazuje kroczek za kroczkiem. Wiecie, klik po kliku dostaje się taki wideoinstruktor, więc trudno się pomylić. Mm, więc ja bym ci poradziła tak, że jak potrzebujesz szybko, stawiaj sobie na automacie i z takim założeniem, że on na tym automacie, nie wiem, pół roku będzie chodził ten sklep, a w międzyczasie, na przykład, uczysz się tego WordPressa, albo komuś zlecasz, albo sama sobie stawiasz, już bez ciśnienia i bez takiej presji, że musisz to zrobić natychmiast, bo na przykład, nie wiem, Boże Narodzenie jest już przed nami i musisz mieć ten sklep, żeby cię nie ominął sezon świąteczny, nie? Ja chcę napisać z propozycją współpracy. Tutaj znowu poleciłabym ci kontakt z kimś, kto ogarnia prawo, też, żeby zawrzeć, żeby, żeby jakby nie zawrzeć w takiej umowie czegoś, czego nie możesz żądać od, od sklepu. Jeżeli to jest jeszcze taki pierwszy zimny kontakt, to ja bym zaczęła troszkę na miękko, to znaczy nie wychodziła od razu z taką twardą, że tutaj o, na takich zasadach współpracuję, czy chcecie, tylko zaczęłabym na miękko i nie wiem, czy nie zadzwoniłabym, dlatego że w takim kontakcie bezpośrednim, telefonicznym mm, zawsze jesteś w stanie skraść. Czyjeś serce, na przykład tym, że jesteś sympatyczna, że jest luźna rozmowa. Wiecie, takie kontakty biznesowe bardzo często zaczynają się od y, takich przyziemnych spraw, o rozmowie, od ta, takiej luz, luźnej rozmowy. Jeżeli to jest sklep, na którym ci bardzo zależy, to ja bym się przełamała i zadzwoniła. I jak sobie pogadacie, ty opowiedz, dlaczego uważasz, że ten sklep jest dobry, opowiesz sobie o sobie, tej osobie. I potem po takim rozgrzaniu wstępnym można sobie przejść do, do takiego kontaktu bardziej konkretnego. Ty musisz się zastanowić, na czym ci zależy, na jakiego typu współpracy, jeżeli to jest od sprzedaż, czyli ty szykujesz ofertę hurtową do sklepu, jaki rabat, na jakiej zasadzie się rozliczacie, jakie terminy, kiedy faktura, z jakim terminem płatności, ale to takie. Rzeczy dotyczące umowy sprzedaży, to ja bym też skonsultowała z kimś, kto się prawnie takimi rzeczami zajmuje, żeby ci skonstruował tę umowę, żeby ona miała jakąś taką moc, nie? żeby ona była legalna po prostu, żeby tam nie było jakichś bubli. Co to o? A to już odpowiedziałam. Dodam do pytania o propozycję współpracy: jak to najlepiej ugryźć na nierejestrowanej nie, nie działalności, żeby było to korzystne dla sklepu wchodzącego we współpracę? To, tutaj nie ma chyba takiego wielkiego znaczenia, czy jesteś na nierejestrowanej działalności, czy na normalnej działalności. To jest tylko kwestia tego, żeby pilnować tego progu, nie, że jak przekroczysz ten próg, to już trzeba założyć tę działalność, ale jakby technicznie to nie ma takiej wielkiej działalności. Jeżeli pod tym pytaniem kryje się drugie pytanie, które nie padło tak konkretnie zwerporalizowane, czyli jak pilnować tego, żeby nie przekroczyć progu i nie musieć wchodzić w taką normalną działalność, to od razu was przestrzegę przed takim działaniem. Nie dlatego, że to będzie miało skutki prawne, bo jeżeli będziecie pilnować tego progu i faktycznie go nie będziecie przekraczać, to nie jest nielegalne. No, można pilnować i można, i można nie przekraczać tego progu. Natomiast zastanówcie się, czy chcecie na pewno, czy chcecie hamować rozwój swojej działalności, swojej firmy, tylko po to, żeby nie przekroczyć tego progu, bo nierejestrowana działalność gospodarcza jest świetnym narzędziem po to, żeby był rozbieg, żeby. Nawet sobie przetestować rynek, żeby zobaczyć, jak my czujemy się w tej, jako przedsiębiorcy. Czy to w ogóle jest nasza bajka, ale to jest tylko pas startowy. Wiecie, na pasie startowym nie da się dolecieć do celu. Trzeba z tego pasa wystartować w górę, trzeba polecieć po prostu dalej. Więc ta nierejestrowana działalność gospodarcza to jest taki etap na samym początku naszej podróży, który jest dobry, to jest dobre narzędzie. To jest narzędzie, które wyeliminowało szarą strefę i, i ludzi, którzy się chowali, którzy się bali, którzy nie mieli możliwości rozwoju. Uważam, że to jest świetne posunięcie, akurat jedno z niewielu, na które wpadł rząd ostatnich kilku dekad, żeby nie było. Ale to jest tylko narzędzie na start, więc jeżeli ktoś z Was hamuje rozwój swojej firmy i celowo nie dopuszcza nie rozkręca tej sprzedaży, żeby tylko nie przekroczyć tego progu, to robi sobie krzywdę. Dlatego, że naprawdę dobrze rozkręcony biznes, oparty na rękodziele, to jest biznes, w którym ten ZUS nie jest już problemem. I takie cukierki znamy nawet bez cukrowej dychy mamy takie cukierki z pierwszej, z drugiej edycji które się rozwinęły tak, że naprawdę ten ZUS nie stanowi problemu. To nie jest, to nie jest coś, co, co zapłacenie jednego zus w miesiącu to jest być albo nie być danej firmy, więc nie myślcie o tej działalności nierejestrowanej w ten sposób, bo naprawdę wiele biznesów może nigdy się nie rozwinąć, takich, co mają potencjał, żeby się rozwinąć, właśnie przez to, że traktujemy trochę bardzo często tą nierejestrowaną działalność jako coś już na stałe. Czy ja jestem bardzo niewyraźna na tym Instagramie? Czy mam wrażenie? Czy tylko mam wrażenie, że łapie mi fokus na plecy. Nie na twarz. Czekajcie, teraz może coś odpowiem z Facebooka. O, Edyta przyszła. Przyjechała do Polski. Znak to znowu się przeprowadzasz. Gdzie? Dopiero się przeprowadziłaś. Czekajcie. O Jezu, ile nadrukowane na Facebooku. Zusto masakra. Na początku jest niski, tak. A czy można jakoś ten starszy wykaz Aha, tutaj sobie rozmawiacie o tym BDO. To ja już tam nie będę. Nie będę. Magdalena pisze, że ludzie strasznie olewają przepisy i regulamin. Czy imiennik mało kto ma sprzedając na Facebooku? Aż jestem w szoku, a ja wolę mieć wszystko na legalu, żeby spać spokojnie. Tak, my też z Karoliną wychodzimy z tego założenia, że um, absolutnie wszystko na legalu, bo czasami człowiek a zaoszczędzę coś tam, a może mnie nie złapią, a wiecie, a potem złapią i to jest, to jest niewarte. To jest niewarte waszych nerwów. Lepiej tę energię włożyć w twórcze działanie, w pracę nad firmą, w rozwój, niż na chowanie się po kątach i tylko takie memłanie i modlenie się, żeby mnie tylko nie przyłapali, żeby tylko nikt mnie nie podkablował. Także. Okay. Człowiek myśli, że rękodzieło to start z 400 złotami miesięcznie. A co z tymi, którzy zaczynają działalność? Czekajcie. Czekajcie, 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 bo mi. Bo mi uciekł komentarz. O jest. A co z tymi, którzy zaczynają działalność z sukniami, która, która każda kosztuje po tysiąc, półtora tysiąca miesięcznie. Tacy nie mają możliwości działalności nierejestrowanej. Tu chodzi o... Yy, o... Adam? O przychód? Miesięczny, tak. Miesięczny przychód ze sprzedaży, tak? Mhm. No tak no to po prostu po pierwszej kietce wchodzisz już w obowiązek założenia działalności gospodarczej. Jakby tak ten przepis jest skonstruowany. Piszecie o kalendarzu ważnych dat. Ważne daty Moi drodzy, ważne daty, czy one nie były dołączone do jakiegoś naszego produktu? Chyba do bezcukrowej dychy, do któregoś modułu były dołączone. Ale nie pamiętam do czego. Hmm. Ja Cię lubię za podejście spuszczające z y, balonika paniki. Tak, bo tutaj nie ma co panikować, słuchajcie. Wszystko jest dla ludzi, urzędy są dla ludzi, y, nie ma co się bać. Y, Ile trzeba mieć na początek, ale co planujesz zacząć? Duże koszty. Nie wiem, nic, nie wiem o co chodzi. Dziękuję ci pięknie, proszę bardzo. Cały czas jestem niewyraźna na Instagramie, a przynajmniej z marszczak mi nie widać. Kryje się, ale inne sklepy nie chcą wchodzić we współpracę bez vat -u. No tak, bo dla nich, jeżeli oni są VAT-owcem, to jest to niekorzystna. Współpraca, bo nie mogę sobie tego rozliczyć. A czy dla ludzi jedną nogą na emeryturze to też jest niewskazana działalność, nierejestrowana? Nie, to jest. Nie wiem, jak to jest z emeryturą. Słuchajcie, jeśli chodzi o przepisy, to nie jestem kompetentną o osobą, żeby Wam mówić o przepisach prawnych i co można, a co nie można trudno jest mi powiedzieć jak są emeryturę, ale emeryturze można mieć pracę i można pracować też na etacie i być na emeryturze, więc myślę, że logicznie myśląc nie powinno się wykluczać, ale no to są takie pytania do prawnika raczej nie, nie do mnie, więc wyraźna jesteś. Ja mam potencjał, ale nie umiem zatrudnić pracownika i to mnie hamuje. Sploteka, Aurelia. Ale wiesz, że jakbyś sobie wzięła kogoś do pomocy, to byś Sprzedawała dwa razy tyle. Aurelka to jest nasza po prostu już jak to się mówi, seryjny, to jest seryjny cukierek. Wiem, że, że to jest trudno. Powiem, powiem Wam, że, że gdybyśmy my. Co, Adam mi mówi, bo ja mówiłam, że pół godziny będzie live, nie? A co? Pracownik do pomocy, tak, właśnie to miałam powiedzieć, że wiemy, że to jest trudne, dlatego że ja który rok już drugi, się bujam z tym trzeci, ja mi podpowiada. Trzeci rok się bujam z tym, żeby tutaj podszkolić sobie kogoś na warsztacie i przekazać, przekazać część pracy warsztatowej komuś, kto będzie mi na przykład prefabrykował elementy i tak, dalej, i tak dalej, Więc ja doskonale sobie z tego zdaję sprawę, że to jest trudne. No ale. Może, jak już ty zatrudnisz, to powiesz mi, jak to się robi. Hmm? Regulamin można napisać samemu na podstawie darmowych wzorów. <grafię> jak masz darmowy wzór, o którym wiesz, że jest dobry, czyli sprawdzony, bo wiecie, bardzo często jest tak, że sobie ludzie idą do jakiegoś innego sklepu, na przykład ze swojej branży, kopiują, zmieniają dane i sobie wklejają jako swój. Tylko. Jakim, jaką mamy gwarancję, że ten sklep ma dobry regulamin i że w nim nie ma klauzul zakazanych na przykład. Więc yy, byłabym ostrożna przed darmowymi wzorami z internetów, bo nie wiemy, skąd one tam są. Nie wiemy, czy na przykład nasza dziedzina nie wymaga dodatkowych punktów w regulaminie, a ten regulamin będzie inny u kogoś, kto na przykład sprzedaje wzory. Do tworzenia w formie PDF-u, a inny dla kogoś, kto sprzedaje zabawki dla niemowląt, a inny dla kogoś, kto sprzedaje ręcznie e, wykonywane ekokosmetyki. Więc taki unikatowy, jeden wzór dla wszystkich podejrzewam, że nie istnieje i bardzo, bardzo ostrożnie, bo o ile z BDO to jest taka sprawa miękka i nie ma się co stresować. O tyle, jeśli chodzi o regulamin. To bardzo warto zainwestować, bo one nie są drogie. 100 zł, 150 zł już macie taki regulamin kupiony, wiadomo, że z dobrego źródła, ale warto to zrobić, dlatego że, słuchajcie, są całe firmy, które trudnią się tylko tym, żeby chodzić sobie po sklepach i wynajdywać sklepy, w których są w regulaminach. Klauzule niedozwolone, i te biura prawne pozywają te sklepy albo grożą, że pozwą te sklepy jako konsument za te klauzule niedozwolone, chyba że się im zapłaci, nie wiem, 3000 za szkody, nie wiem jakie. Szkody za, za na ewentualne narażenie ich na jakieś szkody. Więc regulamin naprawdę. Ja bym tutaj nie ryzykowała żadnych darmowych y, wzorów z internetów, niesprawdzonych, nie, y, takich, co nie wiadomo, z jakiego one są źródła. To jest, y, to jest y, po prostu. No, przyjmijmy, że to jest tak jak z płaceniem podatków. No, to po prostu trzeba robić. I, i nie ma co nad tym y, myśleć za długo i zastanawiać się, a czy mi się uda, bo. Być może uda się miesiąc, dwa, trzy, a za pół roku przyjdzie ci po prostu wezwanie do zapłaty kilku tysięcy złotych od prawnika, który poczuł, że został narażony na szkody, na potencjalne szkody jakieś, uszczerbki, nie wiem na czym. No, na tym zarabiają po prostu. Piękne przepisy w tym kraju, no niestety sposobu na wyróżnienie się spośród konkurencji dużej liczby takich samych lub bardzo podobnych do siebie produktów to budowanie marki, za którą stoi jakaś myśl, jakaś filozofia, jakaś misja, inna, Twoja własna. Ja to powtarzam bardzo często, szczególnie na naszym kursie, że nawet jeśli działamy w tej samej niszy, nawet jeśli działamy na tym samym rynku, to i tak każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną wrażliwość, jest innym Twórcą. Nawet jak obsługujemy tego samego klienta, to to, że my włożymy siebie w tę markę i pokażemy to, co stoi za tą marką faktycznie, to nas będzie wyróżniało od konkurencji. Nie sam produkt, tylko to, co za nim stoi, to, co stoi za marką, to te wartości, to nawet sposób komunikacji. To, w jaki sposób nawet mówicie czy w jaki sposób komunikujecie się ze swoimi klientami, to jest ta wartość dodana do produktów, które Was wyróżnią. Bo oczywiście również można designem, tak? Ale są takie dziedziny rękodzieła, w których no już bardzo trudno wymyśleć coś zupełnie nowego. Co nie, co, prawda, co, co, co nie znaczy, że się nie da, ale bardzo trudno jest w niektórych dziedzinach wymyśleć coś całkiem odjechanego, całkiem nowego, ale no, to nie jest jedyne narzędzie wyróżnienia się z pośród innych. Jeżeli sprzedajemy tylko przez Facebooka i Instagrama, to gdzie jest miejsce dla takiego regulaminu? W Facebooku masz miejsce na podlinkowanie sobie regulaminu w metryczce. A na Instagramie możesz też sobie dodać do linku. Jest takie narzędzie, które ci pozwala zrobić kilka linków w bio, że klikasz w jeden link i się rozwija takie drzewo linków, i też jako link do regulaminu możesz sobie podpiąć. Z WDO też już zaczynają jazdy kontrolne, donosy i tak dalej. Aha, no to tym bardziej. Dobra, chyba doszłam do dna, jeśli chodzi o. Um, o Magdalena zaprasza do siebie na Facebooku widać gdzie mam regulamin Magda podlinkuj podlinkuj na, w komentarzu ten swój profil żeby sobie ludki zobaczyły jeżeli, ci, jeżeli nie masz nic przeciwko żeby sobie cukiereczki zobaczyły gdzie ten regulamin można umieścić um. Land of Laces, ale chyba liczy się kwota wpłaty, więc można by chyba kilka sukni sprzedać na zasadzie wpłaty części kwoty, przedpłaty czy rezerwacji. Wtedy może mogłabyś zapewnić sobie kolejkę sprzedaży na start. No tak można sobie powiedzmy funkcjonować przez miesiąc czy dwa, ale jeżeli okaże się, że sukienki są świetne i są chętni, żeby je kupować, to ja uważam, że to jest ostatnia rzecz, na którą musimy się skupiać, żeby nie przekroczyć tego progu, bo jeśli się okaże, że one chwycą, że są, w modzie, że ludzie chcą je kupować, to po prostu jedziemy z koksem i z normalną działalnością gospodarczą i po prostu ciśniemy te marketingi, żeby zobaczyło więcej osób, żeby, żeby one nam przynosiły no, taki sensowny dochód. Jako, że jestem chora, pisze Olga, mam czas na buszowanie po internecie. Czy czytanie żal postów klientów, co im się nie podoba z marką, jest dobrym sposobem na częściowe zbadanie potrzeb rynku? Tak, tylko na Boga, nie pytaj ich publicznie, co im się nie podoba w Twojej marce, <noise> bo sobie rozpętasz piekło pod postami. Jeżeli masz, jeżeli masz taką możliwość podglądania z boku, co ludzie myślą o markach, podobnych do Twojej, albo do takich markach, które obsługują Twoją niszę, to tak, podglądaj oczywiście, żebyśmy, żeby nie żeby nie dublować takich błędów, ale nie pytaj, hej, hej, co Wam się nie podoba w mojej marce u siebie, bo, bo to nie dobrze hmm. Na czym polega różnica w cenie u Wojtka Wawrzaka? Ten zestaw dokumentów z regulaminem kosztuje około 500 zł. To jest pytanie do Karoliny, bo Karolina kupowała ten regulamin, ja nie wiem, nawet nie widziałam, nawet nie zaglądałam. Słuchajcie, ja mam po prostu alergię na paragrafy, na znaczek paragrafa, na tabelki, na wszystko, co wymaga po prostu takiej, wiecie, analitycznej roboty. Nienawidzę. Nie, nienawidzę Excela, nienawidzę tych wszystkich. Ja sobie wolę wziąć kartkę i ołóweczek i sobie wszystko na piechotkę policzyć niż jakieś... Tabelki, i tak dalej. Tak samo jest z regulaminami. Organicznie nienawidzę. Więc nawet nie zaglądam. Mamy kupione od chyba od Wojtka Wawrzaka, ale nie wiem z jakiego pakietu, bo nawet tego nie chciałam wiedzieć. To załatwiła Karola. Hmm. Yy, jeszcze jedno pytanie: mając ten regulamin gdzieś na stronie, czy. To wystarczy, automatycznie ktoś składając zamówienie go akceptuje, nawet jeśli go nie czytał. Tak, to ty masz, ty masz obowiązek poinformowania klienta i dania mu szansy na to, żeby ci powiedział, że tak zapoznałem się z regulaminem. Więc te takie ptaszki do odhaczenia, że tak zapoznałem się z regulaminem, są niezbędne, ale ty nie masz narzędzia, jak sprawdzić, czy on się zapoznał. Jeżeli on ci odhacza, że tak zapoznałem się, to jest jego oświadczenie, że tak zapoznał się, i od tej pory, jeżeli coś mu się potem będzie. Nie podobało, no to jakby zapoznał się z tym regulaminem. To jest to jest takie oświadczenie tego klienta, że on się zapoznał. Ty nie masz narzędzia, żeby sprawdzić, czy faktycznie. Po prostu akceptuje i koniec. I ty przyjmujesz, że przeczytał. Nie? My mamy kupiony od, od Ilony przetacznik. O, a ktoś kupował od, też od Wojtka Wawrzaka. Tu, tu i tu są dobre regu regulaminy, sprawdzone i u Wojtka, i u Ilony. Także. Yy, musi zaakceptować na Messenger. A tutaj Magdalena pisze, jak ta akceptacja na Facebooku nie wygląda. Mhm. Dobra, słuchajcie, chyba doszłam do spodu i na Facebooku, i na Instagramie, a że gadam już godzinę, yy, to będę się zmywać. <ścoughs> Czyli yy, no, dzisiaj fajnie było, nie? Fajne pytania, takie świeże, yy, co już dawno nie było takich pytań, więc fajnie, cieszę się. Yy. Eee, pytałam o Facebook, gdzie nie ma ptaszków. To tam Magdalena ci napisała, że akceptują w Messengerze, że tak przeczytałem. Eee, ważne jest, żeby dostarczyć klientowi możliwości eee, zerknięcia w regulamin przed, przed dokonaniem zakupu. Eee, no, właśnie, o tutaj konfetti studio podpowiada na, przez Instagrama, że mi prawnik powiedział, że na przykład sprzedając przez Instagram, trzeba w wiadomości prywatnej dołączyć regulamin. No, no to już masz, nie? Dobra, słuchajcie, ja się odmeltowuję, jeszcze raz przypominam, że dziś i jutro do północy będą dostępne jeszcze nagrania z naszego dwudniowego warsztatu o strategii marki, nagrania w grupie Grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez chłodzenia, Instagramy mają w bio, a nie, powinnam tak pokazywać, bo jak oglądacie relacje, to tak, yy, link do grupy, yy, także... Wbijajcie, skorzystajcie z tych warsztatów, bo to były naprawdę dobre warsztaty. Są jeszcze dziś i jutro. Tak samo dziś i jutro jeszcze możecie zakupić e-booka yy, i dostać bonusowe szkolenie o marketingu opartym na emocjach. Będę was uczyć w tym szkoleniu właśnie co to jest za marketing, dlaczego jest ważne jak go tworzyć i co my musimy wiedzieć, żeby taki marketing stworzyć, żeby mieć szansę w ogóle zrobić dobry marketing oparty o emocje. Dlatego zachęcam Was do kupienia tego e-booka jeszcze dziś i jutro, dlatego że jutro o północy kończy się ta sprzedaż premierowa i już będzie można go, go będzie kupić, ale nie z tym szkoleniem, a to będzie naprawdę dobre, bardzo dobre e, szkolenie. Także tak. I tyle dziś. Chyba. Trzymajcie się cieplutko, miejcie fantastyczny tydzień. Do zobaczenia w kolejną środę o 19.30 na kolejnym live Q&A. Papaty. Hmm. Poszły serduszka. To ja też Wam puszczę serduszko. Pu, pu, pu.